Ale że jestem głupi. Standardowy numer, jaki odwalam na mojej hodowli. Od czasu do czasu mi się zdarza. Możecie się ze mnie śmiać. A dlaczego? No to zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Witam kolegów hodowców, koleżanki hodowczynie. Mamy piękny, słoneczny dzień. A tutaj sobie młodzież elegancko siedzi. O, można zobaczyć, jak się tutaj rozgościły. Młodzież, która została odłożona na samodzielność. Ktoś mnie tam pytał o młode po Herkulesie. Akurat siedzą tu na górze. Tu jest ciemny. Prawdopodobnie będą to... Matka jest ciemna po prostu. Herkules jest biały. I o, widać nakrapiany pstry wyszedł. I ciemny psyk, także są młode pod Herkulesie, z tym, że nie wyszły szpaki. Prawdopodobnie, no trudno powiedzieć, czy to będą dwa samczyki, czy samiczki. Naprawdę trudno powiedzieć, bo tutaj po nim samiczki są dość duże. Ale taka pogoda od razu optymizmem i energią napawa, także widać, jak tutaj sobie wyglądają. Tu jest po gladiatorze. Niebieska siweczka, drugi jest płoweczek, młode tutaj są odłożone, żeby same sobie jadły i piły. Także już samodzielnie sobie czekają tutaj na odbiór u kolegów. A dzisiaj będzie wysłany jeden czarny i szpaczek, które były zamówione, tu zostaną do kolegi wysłane. Tylko sprawdzę, czy sobie pojadły. Dam im się napić i pakuję je szybciutko do wysyłki. Także tu mamy samczyka. To chyba parka będzie samczyk, czarny będzie samczykiem, a szpaczka samiczką. Także tu jest czarny, wyrywa się. O, jest pojedzony, także sam sobie pojadł. I dzisiaj jest tutaj wysyłany do kolegi. No i szpaczek, być może będzie to przepiękna samiczka, choć samczyk też to może być, więc z młodymi nigdy nic nie wiadomo. W ten sposób wygląda. No i dzisiaj idą. Podglądam tutaj, odstawiono młodzież z nienacka. Słoneczko wyszło, proszę, jak pięknie się wygrzewają, jak się ustawiły. Jedzonko zjedzone. A w ogóle chyba czekają na jedzonko. Damy im jeść. Tu mam taką karmę rozkładową, lotową dla zainteresowanych. Takich zielonych. O. Workach. Gdzieś tu była etykieta. Etykiety nie mam, bo ją zerwałem. Także tu cała młodzież korzysta sobie z pięknej pogody. I damy im tutaj jedzonko. O. Żeby się posiliły. O, już się zbliżają, idą. O, znalazłem, tu jest ta mieszanka rozpłodowa. Tu jest skład, tak wygląda. I to jest akurat z Eupola zakupiona. I to dostały młodziaki. O, tak się pięknie czają w słoneczku. A za chwilę będą jadły. Mamy kolejny dzień. Szybciutko tutaj zaprezentuję młodziaczki, które wysyłam do kolegi. Także pokażę, jak wyglądają. Tu jest pierwszy. Niebieski. Mi się wydaje, że to będzie samiczka. Ej, nie wyrywaj się. Samiczka z linii Van Luna. Tutaj mamy imbreda na szaleńca. Myślę, że imbredkę, chociaż mam pewne wątpliwości, czy to samczyk, czy samiczka. Jest to po bracie szaleńca i po wnuczce szaleńca. W ten sposób wygląda i są tu dołożone jeszcze gryty. Nie, szaleniec i sztole. I sztole. Tu są te młodziaki. Tu jest ruda, która była na licytacji.
ruda, która była na licytacji. Tu jest niebieski imbret, taki bardzo mocny imbret, ale to jest po wnuku, po bracie szaleńca razy podwójna wnuczka szaleńca, czyli trzynastka naparowana, ale wyszedł kapitalny, pokażę go w ręce. Pomimo, że jest to bardzo duży imbret, to budowę ma kapitalną, jest przecudowny młódek wyszedł. Młódek jest przepiękny. Jest jeszcze drugi z gniazda. Oczywiście no glazer oko, raczej nic innego tu nie może być. Piękny jest. No i tu niebieski samczyk. Też z bardzo dobrej linii gołębi. Po parze rozpłodowej, która mi super gołębie wydaje. Także piątka młodziaków idzie tutaj do kolegi, oby mu przyniosły dużo, dużo radości. W ten sposób sobie cała piąteczka wygląda, ładnie się wychowały, oby mi transport był dla nich przyjemny. Od razu tutaj karty własności przygotowuję koledze. Ja z tyłu karty własności wypisuję rodziców. Także jak jest karta własności, to ja z tyłu tutaj na karcie własności wypisuję rodziców. Wygląda to w ten sposób: 3, 4, 6, 6 jest to brat szaleńca, półbrat szaleńca po tej samej matce, a 9, 2, 9, 5, 7, 8 z 19 roku jest to córka trzynastki. Trzynastka to jest córka szaleńca, jedna z wybitnych jego córek, ta najstarsza, razy jej własny brat, pełny brat, także córka szaleńca sparowana z bratem została, wydała samiczka i ta samiczka jest naparowana na brata szaleńca i w ten sposób jakby u mnie wyglądają rodowody. Wypisuję to z tyłu na kartach własności. Tu kolejny gołąbek, co idzie do kolegi, to też jest po bracie szaleńca. To także jest imbret, bo brat szaleńca naparowany jest tak. Ojcem samiczki jest syn szaleńca, więc jest to wnuczka szaleńca, a matką jest sztolka od tej samiczki. I w ten tak wypisuję wszystkie rodowody. Od karty są dorzucone do pudełka, więc w ten sposób u mnie są wysyłane gołąbki. Z komputera z braku czasu rodowodów na razie nie drukuję. A i zaspokoję waszą ciekawość, tutaj dwa młodziaki. Musiałem z dwa dni przetrawić, bo dwa dni tu odłożyłem młode z rozpłodu. To są młodziki z rozpłodu, które są odłożone, które odchowałem z pierwszego lęgu. Widać, już są fajne, duże. A tu też dwa, które przeniosłem dzisiaj, dlatego że w momencie przekładania zwaliło mnie z nóg, jak wyciągłem je z celi, to okazało się, że jeden i drugi bosy. Są z 2-3 dni młodsze, w momencie obrączkowania po prostu zostawiłem sobie to na drugi dzień czy trzeci dzień, no i tak sobie zapomniałem. Łobuzy nie wyszły z celi i teraz dopiero je odkładając, bo tak to wchodzę, karmię i w sumie wychodzę, nie przeglądałem wszystkich młodyków w celach, no i to był błąd, ponieważ tutaj dwa młode rodzeństwo, trudno mi powiedzieć, to będzie chyba samiczka i samczyk, dwa młodziaki po prostu zostały przeze mnie przegapione odnośnie obrączkowania i zostały bez obrączek. Matką jest córka szaleńca, a ojciec jest od Adama Zenkę. Nie wiem, może dwie samiczki nawet będą. No, zdrowe, kupę zrobiły. Zresztą, a teraz ten drugi zrobił, teraz ten zrobił. A i taki numer wywinąłem, że dwa ika rodzeństwa. A, dwójka rodzeństwa została bez obrączek. No i cóż, na razie je tutaj zostawię.
razem z resztą ekipki, która tutaj jest. No i będę myślał, co z tymi pociechami zrobić. O, a tu są młode, które są na licytacji. Czarny, raczej czarna. Tam jest płowka. A tu ukrywa się szpaczek. O. Było pytanie, czy wystawiam rodowody. Ja na z tyłu kart własności wypisuję pochodzenie. Czy będę drukował takie kolorowe rodowody z komputera, to nie wiem. Trochę brakuje na to czasu. Tu jest przepiękny też młodziaczek. Nuczek Van Luna. Tak to tutaj wygląda.